Jeżeli interesuje Cię, kim byli Celtowie, skąd pochodzili, co się z nimi stało i co robili w Polsce, to zapraszam na słuchowisko na moim kanale Ukryta Prawda Starożytności, w którym przybliżę Ci tajemniczą i fascynującą historię tego starożytnego ludu w krótki i zwięzły sposób. Celtowie to grupa ludów indoeuropejskich, która wykształciła się około 2,5 tysiąca lat temu na terenie dzisiejszych Niemiec, Francji i Szwajcarii. Ich kolebką był region Kurhanów w południowych Niemczech, gdzie pochowano ich przodków, zwanych praceltami. Celtowie byli jednymi z pierwszych ludzi w Europie, którzy opanowali obróbkę żelaza, co dało im przewagę technologiczną i militarną nad innymi plemionami. Posługiwali się własnym językiem, kulturą i sztuką, charakteryzującą się bogatą ornamentyką i symboliką. Wierzyli w wielu bogów i siły natury, a ich kapłanami byli druidzi, znający tajniki astronomii, matematyki, filozofii, medycyny i historii. Celtowie byli też wojowniczym i łupieszczym ludem, który podjął ekspansję w każdym kierunku. Zajęli całą Galię, Hiszpanię, Brytanię i Irlandię. Najechali Macedonię i Grecję, gdzie złupili i zbezcześcili słynną świątynię w Delfach. Zadali klęskę Rzymianom i spalili ich miasta. Dotarli nawet do Azji Mniejszej, gdzie założyli Królestwo Galatów. Ich waleczność i bohaterstwo były opiewane przez ich bardów, którzy przekazywali ustnie tradycje i legendy celtyckie. Jednak potęga Celtów nie trwała wiecznie. Zostali oni stopniowo podbici i zasymilowani przez Rzymian. Ich kultura i język zanikły w większości Europy, zachowując się jedynie na Wyspach Brytyjskich. Ich historia i dziedzictwo zostały zapomniane lub zniekształcone przez źródła pisane przez ich wrogów. A co z Celtami w Polsce? Celtowie dotarli na nasze ziemie na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Przybyli z obszaru środkowego Dunaju, Moraw i Dolnej Austrii. Uważa się, że ich ekspansja miała charakter pokojowy. Nie zachowały się ślady walk z miejscowymi ludami. Zresztą naukowcy sądzą, że takie walki nie były w ogóle potrzebne, bowiem rejony Śląska i Małopolski, gdzie osiedlili się przybysze, były bardzo słabo zaludnione. Naukowcy podkreślają, że Celtowie nie osiedlili się w dzisiejszej Polsce przypadkowo. Prawdopodobnie kierowali się między innymi jakością gleb. Ich przybycie oznaczało prawdziwy skok technologiczny. Celtowie posiadali umiejętności i wyposażenie nieznane miejscowym ludom. Posługiwali się narzędziami z żelaza, nożycami, kleszczami kowalskimi, młotkami, siekierami, pilnikami. Wiele z tych narzędzi w niemal niezmienionej formie używano aż do XIX wieku. Celtowie posługiwali się też nieznanym na tych ziemiach kołem garncarskim, jak i byli mistrzami obróbki żelaza. Co się jednak stało z polskimi Celtami? Część zasymilowała się z miejscowymi ludami. Tak stało się m.in. w Małopolsce, gdzie Celtowie zintegrowali się z przedstawicielami tzw. kultury przeworskiej, utożsamianej z plemieniem Wandalów. Jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę i sprawdź inne filmy na kanale Ukryta Prawda Starożytności. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym słuchowisku.